Rozpoczęła się operacja przerzutu przez Niemcy amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Ma ona wzmocnić wschodnią flankę NATO. W porcie Bremerhaven rozładowano wojskowy sprzęt. Chodzi o czołgi, transportery opancerzone i haubice samobieżne. W najbliższych tygodniach rozpocznie się transport do Polski. Sprzęt zostanie rozlokowany m.in. w Żaganiu i Bolesławcu. Amerykańska jednostka będzie liczyła 4000 żołnierzy. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO to realizacja jednego z postanowień szczytu NATO w Warszawie z lipca ubiegłego roku. Oświadczenia majątkowe sędziów są już jawne. W życie weszła nowelizacja, m.in. prawa o ustroju sądów powszechnych. Każdy, kto będzie chciał wiedzieć, ile zarabia sędzia, będzie mógł taką informację uzyskać. Nieujawniane byłyby tylko dane adresowe czy informacje o miejscu zamieszkania. Oświadczenie może być utajniane, gdy jawność oznaczałaby zagrożenie dla sędziego lub jego bliskich. Minister Sprawiedliwości jest uprawniony do zniesienia tej tajności. Za podanie nieprawdy w oświadczeniu grozi do 3 lat więzienia. Rosja wycofuje część wojsk Syrii. Jako pierwszy miejsce konfliktu ma opuścić jedyny rosyjski lotniskowiec admirał Kuzniecow, który do tej pory przebywał na Morzu Śródziemnym w pobliżu syryjskiego wybrzeża. Wcześniej Rosjanie zobowiązali się, że ograniczą swój kontyngent. To jedno z postanowień rozejmu między syryjskim rządem a rebeliantami. W 2016 roku liczba imigrantów, którzy dotarli do Unii Europejskiej przez morze, spadła o 2/3. Stało się tak, ponieważ tureckie władze zaostrzyły kontrolę granic, trwają też walki z przemytnikami ludzi. Nielegalni imigranci przedostający się na greckie wyspy odsyłani są do Turcji. Kraje Bałkanów Zachodnich uszczelniły też swoje granice. W porównaniu z 2015 rokiem greckie wyspy zanotowały spadek napływu imigrantów aż o 79%. Wśród nich byli głównie Syryjczycy, Afgańczycy i Irakijczycy. Skala ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w USA jest bez precedensu. W ten sposób dyrektor wywiadu USA James Clapper ocenił działania Moskwy. Washington Post ujawnił, że amerykański wywiad przechwycił rozmowy rosyjskich urzędników. Gratulowali sobie nawzajem zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach 8 listopada. Tak wynika z raportu szefów służb wywiadowczych, który otrzymał prezydent Barack Obama. Szefowie wywiadu uznali, że Rosja stanowi duże zagrożenie dla, tu cytat, amerykańskiego rządu, armii, dyplomacji, krytycznej infrastruktury oraz handlu.